Mają ochotę tam osobiście zobaczyć
Ja,
Thank you.
Да.
złotych, to jest ta refundacja środków poniesionych na wypłatę kontrakt zarządzania nauczycieli wygaszanej szkoły podstawowej w Gostyniu. I kwota 14 500 złotych, na pewno Państwo o tym słyszeli. Każdy z nauczycieli może otrzymać kwotę 500 złotych na zakup dofinansowania zakupu dostępu do internetu lub sprzętu, zakupu sprzętu na, do zdalnej nauki. I takich nauczycieli zgłosiło się 29, 13 ze szkoły w Spokowie i 16 ze szkoły w Świerze. I otrzymaliśmy kwotę na ten cel w wysokości 14 500 złotych. I teraz to, co Państwu mówiłem o tej sytuacji pandemicznej, o tych wydatkach, które się gdzieś tam zmniejszyły, a w niektórych przypadkach zwiększyły, więc na zmniejszeniu wydatków 50 tysięcy zmniejszone są wydatki na obsługę długu gmin. Zaplanowaliśmy w budżecie na 2020 rok kwotę 260 tysięcy złotych, ale jak Państwo wiedzą lub też słyszą, jest bardzo niska stopa referencyjna kredytów, to jest na poziomie tej najniższym możliwym wydatkiem, czyli 0,01%, a to powoduje, że ten pieniądz pożyczony jest troszkę tańszy, więc te odsetki z tego tytułu są zdecydowanie mniejsze. I no i potem widzimy, że około 50 tysięcy złotych będą nas te odsetki mniej kosztowały od pożyczonych pieniędzy od ewentualnych obligacji. Na to uważaliśmy uczniów, jak Państwo też inne wiecie, to uważamy w tym momencie się praktycznie odbywa, wyrzucamy do dzieci zarówkowe, piękne ramki, natomiast pozostała część dzieci uczy się zdalnie w domu. W związku z tym na dołożenie uczniów pozostała nam kwota 25 tysięcy złotych. Nie odbywały się również kształcenia stacjonarne dla nauczycieli, ponieważ no, większość szkoły odbywa się zdalnie lub nie odbywa się wcale, więc ta kwota 22 tysięcy zaplanowane wykształcenie zawodowe również nie została wydatkowana. Wpłynął wniosek ośrodka pomocy społecznej na zabezpieczenie kwoty 8,5 tysiąca złotych, ponieważ zwiększyły się opłaty za wody dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie zastępczej. I tutaj ośrodek we własnym zakresie te środki zabezpieczył, przesunięcie jest w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej na właśnie opłaty na pobyt dzieci. Świetlice szkolne w szkołach podstawowych gminy w Świerzniu. Również zmniejszone są wydatki. My troszkę zaplanowaliśmy troszkę większe kwoty, ponieważ to w tym roku pierwszy raz jakby zostały wyodrębnione środki na świetlice. Zawsze były to środki, które do 18 albo do 19 jeszcze były jakby całością szkoły podstawowej. Ale w związku z tym, że jest takie zalecenie, aby te świetlice szkolne były wyodrębnionym działem rozdziałem, więc my te środki wyodrębniliśmy w porozumieniu z dyrektorami szkół, ale okazało się, że w takim trudnym czasie tych środków było za dużo zabezpieczonych i przesuwamy je na utrzymanie szkoły. My w dalszym ciągu systemu oświaty, tylko będą w szkole podstawowej, a nie na takich świetlicach. Tutaj dyrektorzy też nie wiedzieli do końca jeszcze, jakich uczniów, nauczycieli mają, którzy będą do tego klasyfikowani, przesuwani, więc tutaj jakby jest to przesunięcie, ale te środki wracają i są w dalszym ciągu w systemie oświaty. Dalsze kwoty na zmniejszeniach to są wnioski Sołec, Ciesław, Suchowo. Tam odbyły się zebrania do końca października, zebrania miejskie. Przesuwano jeszcze środki w ramach pomiędzy zadaniami i to jest realizacja tych wniosków. I również na Orlik tutaj zmniejszenie wydatków na utrzymanie kwota 40 tysięcy złotych. No jak Państwo wiedzą, to działa w ograniczonym zakresie w związku z powstaniem zamiennym środka zajęcia. Duże też środki zostały gdzieś tam zostały w budżecie. I teraz zmniejszenie wydatków, na co zostały przeznaczone. 30 tysięcy złotych na utrzymanie budżetu gminy. No tutaj też te wydatki covidowe są troszkę większe. No, musieliśmy kupić szczepice, czyli zwiększają środki dezynfekujących. Musieliśmy kupić specjalny, większy, mocniejszy program do antywirusowy, do pracy zdalnej, żeby zabezpieczyć nasze systemy, kiedy pracownik wykonuje swoją pracę w domu i łączy się swoim komputerem z serwerem i z danymi urzędu, więc musi być to. No, te dane muszą być zabezpieczone w odpowiedni sposób. Zwiększenie wydatków na utrzymanie szkół. Tu między innymi jest ta subwencja, czyli ta refundacja środków.
100 tysięcy, więc spotykacie się z dosyć znacznym radczych. 14,5 tysiąca złotych to są te środki właśnie na dane nauczycieli, na 25 nauczycieli, którzy zgłosili chęć zwrotu im kosztów za skupiony, czy internet, czy jakieś tam inne środki do zdalnej nauki. 8,5 tysiąca na to, co dzieci wspominały. I teraz tutaj jest 62 tysiące na utrzymanie systemu ustalonych wypadami. To nie jest tak, że te środki wydamy, ponieważ no, zbliża się koniec roku, ale jakby z racji tego, żeby ten koniec roku sobie zabezpieczyć, te środki tutaj wpisujemy do budżetu, w razie gdyby jeszcze do końca roku jakiś wydatek tam się zwiększy, to jak będzie śmieci tych, będzie tym burnym odzyskanych, czy przekazanych do złej siny. Utrzymanie między innymi środowiska dla zwierząt przez komitet ustanowiliśmy, to jest na przykład 50 tysięcy złotych, no jest jeszcze, będzie ostatnia faktura za grudzień, na poziomie około 5 tysięcy złotych, 6, zabezpieczone jest 10, myślę, że powinno to spokojnie wystarczyć. Oświetlenie uliczne 40 tysięcy złotych. No to jak Państwo wiecie, no, planowaliśmy, że to zadanie inwestycyjne modernizacji skończy się w tym roku i skończy się troszkę wcześniej. COVID niestety to wszystko gdzieś tam poprzesuwał w terminach, a my zaplanowaliśmy w budżecie zresztą mniejszą kwotę na oświetlenie uliczne z racji tego, że planowaliśmy, że będą już tam jakieś oszczędności pojawiały. No, Enea też bezlitośnie nas tutaj obciąża fakturami, to są faktury idące 8-9 tysięcy złotych miesięcznie za tą przeglądy, jakieś tam naprawy na sieci. To są duże kwoty i tutaj no, te kwoty też płacimy. No i te kwoty na dole to są duże kwoty.
firma będzie ta prawidłowo funkcjonować, to powinien tutaj też modę, czy w ogóle ludzie po koronawirusie uwalniają na tyle odeszło. Wykonawca twierdzi, że termin tej dyskusji jest nieodwrócony, czyli będzie do kwietnia zakończony. I tutaj też w tym miejscu no, chcemy powiedzieć, że rozważamy nie podpisywanie umowy na konserwację usuniętego oświetlenia. Poza tutaj te środki już na rynek bieżący zaoszczędzić i usuwać brali, tylko po prostu zmniejsza radę, która będą być dla kompensowo zaoszczędzić. Dalej, kto będzie nam dorobił?